Irena Szewińska, wielokrotna medalistka olimpijska, zmarła 29 czerwca 2018 roku. W gminie Konopiska pamięć o naszej wybitnej lekkoatletce jest ciągle żywa i nie chodzi tylko o pamiątkową tablicę czy fakt, że stadion nosi jej imię, ale fakt, że jest tu organizowany jej memoriał. Tak było i w tym roku. Uroczysty przemarsz na rozpoczęcie imprezy, zapalenie znicza olimpijskiego i potem rywalizacja, której przyglądał się mąż Ireny Szewińskiej, dumny, że właśnie w ten sposób upamiętnia się osobę jego zmarłej żony. Wspaniała impreza, po raz drugi ten memoriał się odbywa, duża frekwencja, jest dużo zawodników, także mam nadzieję, że z tych młodych adeptów lekkoatletyki w przyszłości będą dobrymi zawodnikami. Taki piękny obiekt powstał, że jest dużo działaczy zaangażowanych w lekkoatletykę. Wspaniały wójt jest, który przez cały czas pomaga i wspomaga lekkoatletów. Na obiekcie w gminie Konopiska rywalizowały dzieci i młodzież, między innymi w biegach czy skokach w dal. Wszyscy chcieli pokazać, że są w tym dniu najlepsi, nie zapominając jednak o duchu szlachetnej rywalizacji. Młodzi zawodnicy mieli też okazję do spotkania z olimpijczykami, w tym Stanisławem Gościniakiem, który tak wspominał olimpiady, w których mógł uczestniczyć. Miałem okazję oglądać te wielkie też igrzyska w Los Angeles, Meksyk i Monachium. Monachium znowu z tragedią, jaką pamiętamy, gdzie był zamach na zawodników z Izraela. Także były to zawsze igrzyska, które będę długo, długo pamiętał. Nie miałem okazji już grać w Montrealu, gdzie siatkarze zdobyli złoty medal olimpijski. I to mnie bardzo cieszyło, że potrafili siatkarze, bo ja reprezentuję tą dyscyplinę, potrafili wygrać nie tylko Mistrzostwa Świata, które już następcy z lat 74 czy później dwukrotnie zdobyli Mistrzostwa Świata. Teraz trzymam kciuki za naszymi siatkarzami, którzy będą grali na igrzyskach w Tokio. Ta wyjątkowa impreza na pewno jest jak najbardziej pożądanym wydarzeniem. Nie byłaby jednak możliwa bez codziennej pracy na rzecz rozwoju sportu wśród mieszkańców gminy Konopiska. Cały czas to finansujemy, dalej będziemy finansować, ponieważ to jest nasza przyszłość. No sport kształci charaktery. No tutaj kto jak nie nasze kochane dzieci zadba o nas. Plany troszeczkę pandemia pokrzyżowała i odkąd są poluzowania, to jest to tutaj już trzecia taka poważna impreza. No tak się złożyło, że parę dni temu mieliśmy Mistrzostwa Szermierki, Mistrzostwa Polski Młodzieży. Wszystko młodzież. Dzisiaj mamy memoriał. No, za parę dni będziemy mieli Dni Konopiska, 75-lecie klubu.